Wszędzie mam w każdym rzucie o konia. Piękny spot na konia. Zobaczcie, jakie piękne garbusy z jednego miejsca. Siema, Piona Elo, witam Was w kolejnym odcinku GoGo Fishing. Dzisiaj przyjechałem na Rotterdam, będę jeździł szukać okoni. I zobaczymy, poszukam jakichś fajnych okoni. Pogoda zapowiada się dzisiaj bardzo ładna. Także między innymi dlatego wybrałem się na okonie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Woda dosyć brudna, także skoro mamy taką wodę brudną, zacznę gdzieś jaskrawymi kolorami, żeby zobaczyć, czy w ogóle coś tu pływa. A później będę zmieniał, kombinował. Dobra, także jestem gotowy, pierwsze rzuty. Spróbujemy. Spróbujemy w tym miejscu. Później przejdę tam jakby na koniec tej zatoczki. No i zobaczymy. Jest pierwszy okoń. Bardzo ładny. Zobaczcie, jaki piękny. Tak myślałem, że w tych zatoczkach tutaj mogą siedzieć te okonie. Także super. Oddamy mu wolność. Oczywiście. Ale oddamy mu wolność trochę później. Dobra, dałem go na razie do siatki, do podbieraka. Bo może jest ich tutaj więcej, a nie chciałbym, żeby mi kolor na razie zostawię. Ten jasno-zielony. Głównie widzę, że trzeba szukać stada. Pływają tutaj widocznie. Nie jest to jakieś, nie będzie to jakieś proste tutaj. To wędkowanie. Dużo podwodnych elementów, także niestety, ale pewnie trochę pozaczepiam tu w tych okolicach. No nic. Siedzi kolejny. Pięknie. Zobaczcie, kolejny wariat. Dobra, rzucę z tego miejsca tutaj. Tutaj bliżej spróbuję. Tam dalej wrzucimy. Pod murek. Dobra, fajnie, z tej strefy coś się udało. Lecę w tamtą stronę. Nie ma co przeciągać. Dzisiaj będę też w kilku miejscach na pewno próbował. W tym rzędzie tutaj stoją te udeczki. Tak naprawdę tutaj z tych murków. O, tak naprawdę tutaj z tych murków można byłoby też tutaj wszędzie wrzucać. Myślę, że tutaj wszędzie pływałem o konie. Tam na koniec pójdę, na koniec tej zatoczki. Będę próbował, no i zobaczymy. Takie zwężenia, takie miejsca o konie lubią. Spróbuję tutaj z dołu podejść. Może dam radę tutaj coś porzucać. Ogólnie bardzo fajnie. Powiem Wam szczerze, w ogóle nie bywałem tu w tych miejscach w Rotterdamie. Wiem, że tutaj jest po prostu taki
że tak powiem, dla udach, miejsca dla udaczek, zajazd. Ale bardzo mi się to przyjemnie siedzi i łowi. Oj, pięknie. Pierwszy rzut tam pod tym tunelem i jest jakaś ładna ryba. Super. To jest to. O, garbus. Poszedł. Puścił. To nic. Pięknie, ale fajnie. Czasami tak bywa. Małe haczyki, większe okonie czasami potrafią odejść z haczy. No ale co, zobaczymy. Może nie był tam tylko jeden. O, jest kolejny. Pewnie, że nie był jeden. Pięknie. Ten co prawda troszkę mniejszy od tego poprzedniego, ale też bardzo, bardzo ładny. Dobra, super, jest zabawa. Nie bawię się, nie wrzucam ich jakoś. Będę je ładnie tu do wody wrzucał. Na razie do siatki nic nie wrzucam. Próbujemy dalej. Odejdzie. Ach, był. Jest. Powtórzył. Pięknie. Super. Kolejny piękny okoń. Zobaczcie, jak się śmieje do was. Lubi was. Dobrze. Próbujemy dalej. Powiem wam, fajnie tu strzelają te okonie. Jest. Ach, spadł. Jest, powiem wam, ładniejsza ryba. Siedzi coś ładniejszego. Mam nadzieję, że to będzie. Co to jest? A, na bok przypiłem okonia, także nic ładniejszego. Okoń, ale ładny. Rzucę tam jeszcze dalej. Zobaczymy. O, jest. Od razu po tym, po kontakcie z wodą nastąpiło branie. Jest dosyć, jest bardzo, bardzo mętna tutaj brudna woda, bo tutaj jest dla łódek, dlatego używam mega jaskrawą przynętę. Ale najważniejsze, że skutkuje. Super. Jestem mega zadowolony. Nałapię się tych okoni. Oj, od razu było branie po wrzucie. Jest. Zobaczcie, gdzie nie wrzucę. Czy nie wrzucę tu na środek, czy nie wrzucę pod tunel, czy nie wrzucam bardziej z lewej strony. Wszędzie mam w każdym rzucie, niemalże w każdym rzucie okonia. Piękny spot. Piękny spot na okonia. Zobaczcie, jakie piękne garbusy z jednego miejsca. Piękne. Piękny okoń. Kolejny piękny okoń. Masa głodnych okoni. Pięknie. Jest kolejny. Piękna zabawa. Piękny spot. Uhu, zobaczcie, kochani. Już nawet nie wiem, który to. Nie będę ich dzisiaj liczył. Piękny, naprawdę piękny. Jest kolejny. Super miejsce. Tak jak to powtarzałem wielokrotnie,
Jak się już znajdzie na wygłodniałe stado o koni, tak jak ja znalazłem w tym momencie, to jest pięknie, dosłownie pięknie. Co rzut, zaciemam mam o konia. I myślę, że dopóki nie przestaną się brania, nie przestaną być tutaj brania, to myślę, że tutaj zostanę. O, kolejne branie. Jest. Niesamowite, ale tam jest tych okoni. Naprawdę. Mnóstwo jest tych okoni. Dawno nie trafiłem na tak piękny spot. Zobaczcie. Dobra, jedziemy za ciosem. Tam jest ich naprawdę mnóstwo. Siedzi. Jest, pięknie. Bardzo fajny, ciekawy spot tutaj znalazłem. Ten będzie mniejszy, co prawda, ale jest. Kolejny piękny ok. Jest kolejny. Piękny. Aż ciężko są dodać teraz będzie. Jak tutaj co rzut jest okoń. Pięknie. I wszystkie mniej więcej tego samego rozmiaru. Jest kolejny. Pięknie. Super. Biorą, powiem wam szczerze, tutaj w tym miejscu niesamowicie. I kolejny mniej więcej tych samych rozmiarów. Wszystkie te same rozmiary. Ale nawet ciężko powiedzieć, ile ich tutaj wyciągnąłem. Tam. Stado koni. Właśnie tam, gdzie rzuciłem, stado koni tam wariuje. Jeszcze. Jest. Z samego dna tak zastał po prostu tą przynętę. Nietypowo. Ło, ten ładniejszy. Zobaczcie. Kawał. Ten już naprawdę ładny okoń. Super, niesamowite tutaj miejsce, bardzo fajny spocik gnać. Nie spodziewałem, że takiego fajnego, że taki fajny spot gdzieś znajdę dzisiaj. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, ile udało mi się tutaj wyciągnąć o koni, ale udało się, lecę dalej. No, I can't take one more step towards you. Cause all that's waiting is regret. Don't you know I'm not your ghost anymore? Tutaj z drugiej strony jeszcze zajdę. Na sam koniec. Jakie zejście, super. Jeszcze tą stronę odwrócam, jak dam radę. Rzucę tutaj parę razy pod tym murkiem.
Jest, pięknie. Ach, puść. Czyli jakieś okonie tutaj pływają, fajnie. Witajcie, kolejne miejscóweczki w Rotterdamie obrzucane. Kolejne dwie fajne zatoczki. Fajnie, jakieś okonki były. Fajna jak zwykle, bardzo fajna zabawa. Życzę wam połamania kija, dużo zdrowia. Piona, elo, do kolejnego. Widzimy się w kolejnym odcinku GoGo Fishing.